w nowym 2017 roku. I wcale nie pomyliłem się, że czwartkowe wideoblogi ukazują się dzisiaj w poniedziałek, tylko ruszam z kolejnym dodatkowym materiałem w 2017 roku ze względu na Twoje, na Wasze potrzeby. Ponieważ z licznego grona osób, które piszą do mnie, z którymi jestem w stałym kontakcie, wychodzą też zapytania, abym się podzielił książkami, abym się podzielił wiedzą, którą książkę warto przeczytać, czym się inspirować, którego autora wziąć najlepiej. Więc odpisuję przez ostatni czas i stwierdziłem, że jest na to zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o mojej strony, dlatego w poniedziałki będę dzielić się z Tobą propozycjami, lekturami, które uważam, że warto, abyś przeczytała, przeczytał, zapoznał się. Być może Ciebie też tak zainspirują jak mnie, ponieważ no, nie wszystkie książki mają taki sam wpływ na Ciebie i na mnie. Nie wszyscy autorzy docierają tak samo do mnie, tak samo do Ciebie. Mam też zapytania, czy ten autor, czy go czytałem, czytałem jego książki, też dotarł do Ciebie, bo zrobił wrażenie na Tobie. No, na mnie nie wszyscy zrobili takie wrażenie. Być może dlatego, że no, jesteśmy różnymi osobami, tak? Więc inaczej podchodzimy do każdej lektury, inaczej podchodzimy do osób, które nas inspirują. Jedni nas bardziej denerwują, inni mówią, niestety to nie jest to. Dlatego dzisiaj pierwszą książką, którą się z Tobą podzielę, to jest książka, która odcisnęła na mnie ogromne piętno, ale piętno takie wywarła wpływ na początki mojej osoby kształcenia, mojej osoby świadomego kształcenia. Ponieważ czytając książkę tego autora, zawsze pragnąłem poznać go bliżej, zawsze chciałem, żeby porozmawiał ze mną, żeby chwilę mi poświęcił. I w momencie, kiedy go poznałem, byłem w niebo wzięty. Poczułem, że to jest to, co przekazuje w książce i jak to mówi ze sceny, a jeszcze jak rozmawia indywidualnie, to jest to prawda, tak? I on w swoich książkach, on nic nie kreował. On przedstawił swoją osobę, swoje doświadczenie i podzielił się tym, co na lata, koniec lat 90., początek 2000 roku było ogromnym przełomem na naszym rynku. Wiele osób, gdzie ja wtedy zaczynałem działać, koniec lat 90., a 2002-2003 rok, bo o książce, której mówię, mam drugie wydanie i ono jest drugie wydanie z 2002 roku, dzieliło się nimi na tamten czas bardzo wiele osób z kręgu sprzedaży. Bo wtedy to były sprzedaż, koniec lat 90., fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia. No, no, ten rynek rodził się, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj jest takim mocnym na rynku gospodarczym, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy i swój rozwój osobisty. Ja wtedy działałem z mocną marką austriacką i też dzięki tej marce dowiedziałem się o kimś takim jak Robert Kroll. I w momencie, kiedy Robert Kroll przyjechał do naszego biura na Kabatach, bo tam też otwieraliśmy nowe biuro, byłem pod ogromnym wrażeniem, jak chwilę z nim porozmawiałem, jak usłyszałem to, co miał do powiedzenia, to zostało podkreślone, tak jak powiedziałem przed chwilą, w tym, co przekazał mi najpierw w swojej książce, a za chwilę usłyszałem od niego. I słowa z książki stosowałem przez następne 10 lat. Wiesz, na tamten czas usłyszeć od człowieka, żebym zastanowił się, ile wychodzi mój dochód netto na godzinę, ile poświęcam swojej pracy w ciągu dnia na pracę, która jest wartościowa i na pracę, która nie przynosi mi dochodu, no to było takim, wiesz, strzałem w głowę, to było takie... Więc dzisiaj, patrząc na te lektury, które tutaj widzisz, jeszcze są wyżej, no to jest tego trochę, ponieważ zacząłem od, sądzę, właściwej osoby, która przekazywała mi swoją wiedzę i inspirowała mnie przez następne lata. Mówię tutaj o facecie, którego może teraz nawet nie poznasz bardziej z bliska. No, zdjęcie zrobione pod koniec lat 90. Książka nosi tytuł Droga do zysku i satysfakcji. Do zysku i satysfakcji. Roberta Krolla. Robert Kroll jest dzisiaj
wspaniałym mówcą, wspaniałym człowiekiem, inspiruje nadal ludzi z jeszcze większym doświadczeniem. Wiesz, z tej książki ja wyciągnąłem takie samo clue dla siebie. Po 10 latach, kiedy powróciłem ponownie do mojej książki, do moich notatek, które robiłem według tego, co Robert przekazał, oczywiście odnalazłem jeszcze coś innego, gdzie 10 lat temu to jakby nie przemówiło do mnie. A to, co podkreśliłem, to, co wyciągnąłem z tej książki, pomogło mi się stać przez następne 10 lat człowiekiem, jakim jestem dzisiaj, z którego jestem cholernie zadowolony. Owszem, wymagam od siebie więcej i chciałbym więcej, lecz sądzę, że to, co zrobiłem, to jest naprawdę fajny kawał dobrej roboty, ponieważ Robert w tej wspaniałej książce przekazuje takie techniczne narzędzia, które mają mi pomóc, żeby szybciej się rozwijać, zwrócić uwagę na swoją dietę, zwrócić uwagę na ćwiczenia. Wiesz, początek 2000 roku, on mówi o czymś takim jak poziom endorfin w twoim organizmie, który możesz podnieść wysiłkiem fizycznym. Wiesz, dla kogoś, kto nie ma pojęcia o rozwoju osobistym, mówi, wow, co to w ogóle znaczy, tak? Jak ja mogę wpłynąć na siebie? To nie jest tak, że to jest szef, ktoś na mnie wpływa, tak? Ja tak mogę sam? No i było to ogromne zaskoczenie, bo tak można było i tak można do dziś, co ja dzisiaj też mówię szeroko w moich blogach i o rozwoju w 4 aspektach swojego życia. Robert też o tym wspomina w tej książce. Robert wspomina o tym, aby z każdej przeczytanej strony, z każdego przeczytanego rozdziału podkreśl, wypisz. Ja to robiłem tak, że podkreślałem to w książce, co mogę Ci przedstawić, jak zaznaczałem sobie poszczególne fragmenty długopisem, podkreślałem, co jest bardzo ważne, na którym miejscu, wypisywałem to do zeszytu, opisywałem swoje sytuacje, czyli czytając to później zwracałem uwagę na to, jakie mam nawyki i co się dzieje w stosunku do tego, co Robert pisze, w jakim ja jestem teraz momencie i co jest do naprawy, a następnie to z zeszytu przepisywałem jeszcze raz do komputera. Więc w sumie książkę czytałem, można powiedzieć, 3 razy. Wyciągnąłem clue, wyciągnąłem ten sok, analizowałem go i jeszcze raz przepisując, no, trawiłem, co się z tym dzieje. Więc powiem Ci, że chyba przez te wszystkie lata nie ma lepszej metody, aby programować swój umysł, jak 3 razy przerobić materiały, które zaczynałeś czytać. Nie chodzi o to, jak ktoś mnie pyta, że czytam 30 książek rocznie, powyżej 30 książek rocznie od ostatnich 7-8 lat, tak, to jest taki czynnik, to nie chodzi o to, że to jest czytanie szybkie albo nauczenie się, wiesz, czytać paluszkiem, że szybko lecę każdą stronę. Nie, to nie na tym polega. To polega na tym, żebyś każdego dnia znalazł czas, tak jak Robert tutaj opisuje w książce i co zastosowałem, to jest ta złota godzina. Żebyś każdego dnia poświęcił, zainwestował 1 godzinę na programowanie swojego umysłu właściwymi słowami, właściwą treścią dla swojego umysłu. Z tego względu, że twój umysł chłonie to, nasze tkanki się wymieniają, jedne umierają, drugie zastępują te same i te nowe tkanki już się, jakby nie było, rodzą z tym nowym oprogramowaniem, czyli po pewnym czasie stajesz się nową osobą i nawet nie wiesz, jak to zrobiłeś, jak to zrobiłaś. No właśnie robisz to w ten sposób, jeżeli w świadomy sposób programujesz się. I o tym właśnie Robert pisze w tej książce, gdzie podkreśla to, że bardzo ważna jest złota godzina. Ta złota godzina u mnie, no ona nie była jedna. Z czasem ona się przerobiła na 2 godziny dziennie, później na 3 godziny dziennie. Postanowiłem, kiedy już była rodzina, pojawiła się rodzina, wstawanie rano, śniadania, no to postanowiłem wstawać godzinę szybciej niż wszyscy inni, tak? Czyli wstawałem o godzinie 6 rano, o godzinie 5:30, siadałem do stołu z kubkiem herbaty czy z kubkiem kawy i czytałem książkę. Czytałem i analizowałem. Wiedziałem, że to jest godzina dla mnie, bo w ciągu dnia nie miałem możliwości wygospodarowania godziny, żeby nikt się nie odzywał, albo żebym mógł się skoncentrować. Więc nauczyłem się to robić wcześniej rano. Później dołożyłem razem z moją żoną, która też uwielbia czytać książki, że wieczorkiem przed spaniem co najmniej te 30-40 minut jeszcze poczytam książkę. I przerodziło się to później, że zacząłem czytać wieczorem tylko biografię. Biografię ludzi, którzy mnie inspirowali, tak?
jak bardzo mocne biografie, które mogę Ci polecić, o których będę mówić w najbliższym czasie. Bo uwielbiam dzielić się tym, abyś szybciej poszedł do przodu, abyś szybciej awansowała, abyś szybciej zwróciła uwagę na swoje przyczepione do tyłu wagony, które nie pozwalają Ci ruszyć z miejsca. Dlatego polecam, bardzo polecam tą książkę. Nie wiem, czy jeszcze ją znajdziesz w księgarni, bo jak rozmawiałem z Robertem w ubiegłym roku i wspominałem mu o tej książce, to Robert mówi, że chyba już teraz można ją znaleźć w w tych starych sklepach z książkami. Więc możesz tam poszukać. Możesz poszukać gdzieś w internecie, jeżeli ona będzie dostępna. Robert później po jakimś czasie rozwinął tą książkę o swoje doświadczenia i taką swoją autobiografię, bo dzieli się naprawdę, powiem, cholernie szczerymi przeżyciami, nad którymi mi nawet łezka się uroniła, czytając jego książkę. To jest podobna książka Roberta Wolni i Zniewoleni. Robert w niej obnaża się i to obnaża się, powiem, bardzo i odważnie. Myślę, że przeszedł pewien próg, gdzie stwierdził, że chyba ma to wszystko kompletnie w dupie i podzieli się naprawdę tym, co przeżył, stając się człowiekiem, którym dzisiaj jest. Pokazuje też Robert pewną scenę bardzo ciężką w jego życiu, kiedy jest coś więcej nad nami, jest moc, jest potęga, ja nazywam to wszechświat, który pomaga nam stać się lepszymi ludźmi. Zachęcam Cię bardzo, bo czy dostaniesz książkę Drogę do zysków i satysfakcji, czy dostaniesz książkę Wolni i Zniewoleni, nie będziesz stratny, nie będziesz stratna, a poszerzy to Twoje, no powiem raz, na pewno kompetencje, a przede wszystkim największe clue to jest zastosowanie narzędzi do tego, aby pracować w następnym roku, w następnych miesiącach, w następnych tygodniach, pracować jeszcze lepiej, bardziej wytrwale. Hej, książka jest rewelacyjna i uważam, że to jest książka, która jest numerem jeden na mojej półce. Jest to numer jeden, który ma ogromny wpływ na moje życie i na to, kim się stałem. Polecam Ci ją bardzo serdecznie. I tak jak powiedziałem, w każdy poniedziałek będziesz mogła dowiedzieć się o następnej publikacji. Jeżeli tym Cię zachęcę, to bardzo proszę, podziel się ze mną też, daj mi feedback, jak to wygląda z Twojej strony, czy narzędzia, które tutaj są zawarte, zastosowałaś. Życzę Ci szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego, co sobie wymarzysz i opiszesz do spełnienia w tym roku, aby się ziściło, ale tylko dzięki Tobie. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.